Właśnie odpakowałem, taki kupiłem sobie pierwszy mój w życiu miernik grubości lakieru, a skusiło mnie to, że pokazuję też w milimetrach, bo takie auta, które posiadam, to często mają już więcej niż w mikronach, tylko mają właśnie milimetry. I właśnie tak pierwsze, zaraz wam pokażę opakowanie, tam te dane wszystkie, jest masiobstwo, ale ma ochotę pokazywać i to w miarę, powiem wam, że prawdę, bo tak mniej więcej ja to lakierowałem i wiem, gdzie co ile jest. Tutaj 2 mm, bo dach jest wyszpachlowany. Tutaj pokazuje 1,7 mm. A tutaj już pokazuje, że jest grubiej. Muszę przeczytać, do ilu w ogóle wskazuje. Ale to by się całkiem zgadzało. Tutaj jak jest sam lakier, możliwe 0,3. Tutaj jest 1,1, 1,2. Zaraz pójdę na jakieś auto, które nie jest wyszpachlowane. 1,4 mm, a nie to było 1400 tych mikrometrów chyba, które zawsze się używa. 0,4 całkiem możliwe. Tutaj jest profil stalowy, tylko polakierowany i pokazuje na nim 0,1 mm. To by się zgadzało, bo to jest tutaj nawet widać jeszcze jak gdyby łączenie tego profilu i on jest tylko polakierowany podkładem i tym. Powiem wam, że spoko, że w ogóle coś pokazuje. Z tego, co już zdążyłem zobaczyć, to pokazuje też 0,1. Pokazuje też na aluminium. A to pokażę na chromie, na grill. 0,2. Może brudu. Aha, może chrom dostali właśnie. Też by mogło być. Gdzieś tutaj miałem takie aż przetarte do blachy. Zresztą zaraz sprawdzę też na czystej blasze z tej strony. 1,3. To by się potwierdzało względem tamtej. Bo tutaj jest też blacha dana. I na to jest tylko podkład. I jakiś żuka nie ma co sprawdzać. O, tutaj jest blaszka nierdzewna, bo to robiłem te wstawki. I tu na blaszce nierdzewnej jest podkład i lakier 0,1. A w tych drugich jednostkach 3 mil. Muszę zobaczyć, bo tu jeszcze jest. Jest tu jeszcze ta, mikrony też pokazuje, tylko nie wiem jak to tam się przestało, coś może przytrzymać trzeba. Idę sprawdzać na reszcie sprzętów. Teraz mam kratkę stalową, ocynkowaną, ale nie malowaną. No i pokazuje 0,0, czyli tak jak trzeba. Idę dalej. Tu jeszcze jakiś stary ten odwłok od żuka. Ale tutaj, no ponad milimetr może być, bo nawalono jakiegoś lakieru. Tutaj następna cieńsza blaszka ocynkowana. Pokazuje 0,1 0,1. Tutaj mam złomowisko, ale wiatr strasznie tej wieje, nie będzie nic słychać. Idę do auta, jeszcze drugiego zobaczyć. Zobaczymy na BMC. Wychodzi 0,1, to wygląda tak jakby był normalny lakier. Muszę jeszcze popatrzeć, bo na przykład na dachu, gdzie nie była raczej lakierowana, 0,1 wychodzi. A już w takim newralgicznym miejscu, gdzie tutaj one lubią rdzewieć i zawsze są jakieś reperaturki wstawione, to 0,9, tu już jest grubiej. Tutaj w ogóle widać jeszcze ktoś jak czyścił, to w ogóle nie, no, porysował zderzak, nawet tego nie, pół milimetra. A na samym rancie 0,4, 0,2, no coś tam pokazuje. Jest to w miarę wiarygodne może nawet. 0,2. Wiem, że przednie błotniki były na pewno lakierowane. 0,3. 0,3 to było 300 mikronów chyba, tak? 0,3. Na masce to już gdzieniegdzie złazi. A szklar taki jest od słońca wyblakły, ale to wątpię, żeby to był oryginalny lakier. 0,2. Może drugi lakier. Ciekawe, czy na plastikowej chromce coś pokaże. 0,1. Bo to nie jest chromka na metalu, tylko to jest na plastiku. A na aluminium jeszcze zobaczymy, czy coś pokazuje. Te felgi były lakierowane na pewno. Pół milimetra. Mogłoby się zgadzać, bo oryginalny lakier był zmatowiony i na to było polakierowane bazą i potem bezbarwny. Tu jest 0,5, 0,6. Te też były drugi raz polakierowane. Musiałbym znaleźć takie, które były nielakierowane. Ale te cienie 0,3. One nie były szpachlowane, tylko lakierowane. 0,3. Spoko, zabaweczka. A te listwy są chromowane, one są metalowe. 0,1.
To nie wiem, czy to jest metalowe. No możliwe, że to metalowe są wstawki. Idę jeszcze na jakieś inne auto. Zobaczyć, mam trochę do wyboru tych złomów. Zobaczymy blachę nierdzewną. 01. Ciekawe, czemu 01? A tu 00. Skoro ona jest, nie jest niczym powleczona. 0001. 00. Tutaj jest króciec od piecyka. Stal nierdzewna 04. Wątpię, że była czymś powleczona. Idę dalej sprawdzać. Tak chodzę i chodzę i stwierdziłem, że w zasadzie to nie mam żadnego auta chyba, które by nie było lakierowane. Na żuku milimetr na drzwiach, gdzie widać, że są takie rysy jeszcze po boszu, po kątówce. Tutaj, gdzie było doczyszczone do zera, jest tylko podkład epoksydowy. Ciekawe, co pokażę. 01. Nie wiem, czy to widać. 0102. No to możliwe, że to jest 100 mikronów, bo to jest pędzlem. Zaprawka zrobiona. Tutaj na masce. 07. Też całkiem prawdopodobne. Camaro też było lakierowane, nie przeze mnie. Kupiłem je lakierowane. Nie wiem, co pokażę. Pewnie powinno być to w ogóle wyczyszczone przed sprawdzaniem. 03. Czyli to było 300 mikronów, tak? Bo 1000 mikronów to jest milimetr. O, kosiarka jest w pierwszym lakierze. Jedna i druga. Ciekawe, ile w fabryce dają. Mikronów, całkiem nieźle by było. Co tu jeszcze można sprawdzić? Maska w Camaro. Kurde, pod światło nie widać odczytów. O, 00, w ogóle nie ma. Nie ma towaru na niej. Jasne. Trzeba by w ogóle najpierw przeczytać instrukcję, to jak zawsze. Najpierw pobiegnę, sprawdzę i potem się zastanawiam, co jest. 01, czyli 100. Mikronów, błotnik 01. No i to nawet jeszcze nie za bardzo wiem, gdzie jest szpachel, bo dość nic z nią nie robiłem na dachu. Przeważnie dachy są w pierwszym lakierze. 01. A jak się to zmieni? 2 mil. A co to jest mil? Mikron się inaczej zaznacza, bo tutaj widzę, że na wyświetlaczu jest taka możliwość, że pokazuje. O, to u góry takie UM mikrony. Czyli może to pokazać, nawet może wykryć chyba, czy jest stal, czy aluminium i tak dalej. Także przejdę do instrukcji zaraz. Ale w ogóle coś wskazuje. No na plastiku to raczej nie będzie wskazywało. Chociaż są takie magiczne, że pokazują też. Ten nie pokazuje. Stal nierdzewna. Na znaczku żuka. To jest ciekawe, dlaczego jest. No nie, jak się dobrze dotknie, to jest 0001. A chrom już będzie co innego pokazywał. Tablica rejestracyjna aluminiowa, nie? 02. Nie wiem, czy to w ogóle trzeba kasować za każdym razem. 02. Niby pokazuje, no aluminium też. A rower? Pewnie aluminiowy. Też 02, czyli 200 mikronów. To też jest prawdopodobne. A tu na naklejce? Powinna być pewnie jakaś płaszczyzna, taka równa, tak podejrzewam. 02, 03 się waha. Ta głowica jest na takiej sprężynce jakiejś lekkiej, że ona się trochę poddaje, ale pewnie powinno to być do płaszczyzny mierzone, a nie do takich rurek krzywych. Kierownica tak grubiej wygląda, polakierowana. 03. Ciekawe urządzenie. 01 na amortyzatorze chromowanym. Czyli tak jakby chrom liczył jako warstwę, a nie od razu metal. 04 na tych felgach, które były lakierowane. Całkiem możliwe, że pół milimetra. Potem poczytam instrukcję i zobaczę, co tam w ogóle piszą, jak tego używać, bo oczywiście się rzuciłem najpierw do sprawdzania, a nie do czytania. A ciekawy gadżecik. Niecałą stówkę kosztował. No i już wszystko wiadomo. Przeczytałem instrukcję. Pokazuje jednak w tych dwóch jednostkach, czyli milimetry,
i tak zwane mile. Ja wam tutaj wrzucę na przebitce, co to jest ta mila. To jest jakaś, jakiś odpowiednik cali amerykańskich czy angielskich w jakimś tam przeliczniku. Żeby włączyć, to tak jak wcześniej używałem, nacisnąć przycisk test, chwilę przytrzymać tam sekundę i potem można mierzyć. Sprawdziłem, to tak jest, na powierzchniach metalowych działa, stal, żeliwo, aluminium, czyli na tym działało i wykrywa, gdzieś to było i wykrywa, ja wam tutaj będę wrzucał w międzyczasie informacje jeszcze, jakie mi się udało znaleźć, ale gdzieś było, na baterii jest 3-woltową taką pastylkę, 32 grubość tej baterii, pojemność. I gdzieś tutaj było o tym, jak jest OL, to tak jak tam było, to jest grubiej niż 2 mm, bo pokazuje maksymalnie do 2 mm. I odczyt jest to 0,1 mm. I tak jak mówiłem, 1000 mikronów to jest 1 mm. Czyli pokazuje jak gdyby do 2000 mikronów. Aha, i pokazuje grubość powłoki niemagnetycznych, w tym farba, emalia, plastik, żywica epoksydowa i tym podobne. Dlatego też mogło na chromie się tak zachowywać, że pokazywało milimetr, nie, 0,1 mm tam było, ponieważ no chrom nie jest chyba magnetyczny, z tego co się orientuję. A dlaczego go kupiłem w ogóle, co mnie naszło po tylu latach, ileś aut kupowałem, nigdy miernika nie używałem? Dlatego, że obejrzałem akurat, tu wam wrzucę miniaturkę, u Łysego na kanale MK4 Garaż właśnie testował taką szpachlę niewykrywalną i właśnie miał to maleństwo i o dziwo ono, to urządzenie wykryło tą niewykrywalną szpachlę, a niektóre, które były sporo droższe i bardziej profesjonalne, tego nie wykryły. Tak więc dlatego się zdecydowałem na zakup i tak jak mówię, 99 zł kosztowało, wszystkie dane wam tutaj jeszcze wrzucę. Fajna zabawka, można sobie pomierzyć różne rzeczy, a przy kupnie myślę, że też przydatne. Jeszcze nie byłbym sobą, gdybym nie posprawdzał na jakichś różnych metalowych rzeczach. I tak tutaj pomalowane farbą proszkową pokazuje 0,3 mm na Orbitreku. Tutaj gdzie jest część pogumowana, to czuć, że taką grubą gumą, to pokazuje już OL czy 0L, czyli powyżej 2 mm, ale to nawet czuć, że to się ugina, także to na pewno jest grubsze. Tutaj mam czyste aluminium, no i pokazuje 0, a teraz się przełączyło na te mile. Pokazuje 0, no jest to prawda. A ciekawe co pokażę z tyłu, bo z tyłu, z tego co pamiętam, było maźnięte jeszcze bezbarwnym. No i tak, i 0,1, czyli by się zgadzało. Tutaj ten organizer, który robiłem kiedyś dla żony. To jest tryb, który jest tylko polakierowany ze sprayu bezbarwnym. Nieraz łapie 0,1, o tak jak teraz, a nieraz jest 0. To by się też zgadzało, bo to było tylko natryśnięte sprayem bezbarwnym bezpośrednio na ten tryb. Jeszcze przeszedłem się do pralni zobaczyć, jak się zachowuje na... To przypuszczalnie jest proszkowy lakier. I powiem wam, że też jest różnica między różnymi sprzętami AGD, bo tutaj wszędzie pokazuje 0,1, a tutaj innej marki, to jest pralka, pokazuje 0. I wyjaśniałoby to, dlaczego ona tak szybko porozwijała. Grzejnik aluminiowy, jeden z niewielu w moim domu, ale no ma też powłokę 0,1 mm. Aluminiowy malowany proszkowo. Więc cóż, na podstawie tych wszystkich jakichś pomiarów takich i domowych i samochodowych mogę stwierdzić, że faktycznie jest funkcjonalne, użyteczne, no kosztuje na tyle mało, że myślę, że warto sobie kupić, jeśli ktoś oczywiście potrzebuje. Widocznie są jakieś inne wersje, mówię, jak się nawet pod światło popatrzy, to widać, że tutaj są mikrony, ale w instrukcji nie ma nic o tym napisanego. Także to widocznie jest wersja na te milimetry i mile. Tak jak mówiłem, mile wam wrzucę w opisie, ale to w zasadzie u nas jest nieprzydatne, bo to jakieś inne jednostki u nas nieużywane.
Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealne do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókninę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.